A ja wrócę jeszcze do jednego kraju, czyli do Rosji, o której pan nie chciał mówić. Nie chciałem? No mówił pan, że teraz Indie, a może Rosja jednak. No, ludzie, którzy się zajmują polityką rosyjską, mówią o tym, że współcześnie, którzy się zajmują polityką w Rosji, w ogóle nie widzą miejsca Polski na mapie świata i uważają, że ten wschód Europy to jednak Rosja, a no zachód to zachód, prawda? Czy nie widzi pan takiego niebezpieczeństwa, że Rosja bardzo szybko może zrealizować swoją strategię geopolityczną? Przede wszystkim Rosja to nie jest żaden wschód Europy. Rosja to jest region równorzędny do Europy, a nie wschodem Europy jest. Bo wtedy co powiemy o tej wschodniej części Federacji Rosyjskiej, aż do Pacyfiku, to tam też jest Europa? Bo więc mówienie o tym, że Europa, że Rosja należy do wschodu Europy, to jest w ogóle krzywdzenie Rosji, bo my tę Rosję kawałkujemy na dwie części. Jak można jeden naród, jedno państwo, jedną gospodarkę podzielić i mówić, że jedna jest Europą, a druga jest Azją? Jaki bzdurny pomysł dla mnie. Ja tylko mówiłem, bo sam pan podzielił Europę na zachodnią i wschodnią. Tak, i ona się na nas kończy, Europa. A Rosja to jest osobny region, odrębny od Europy. I ja mogę to zgodzić się z tym, że w części Rosja pod względem kulturowym mogłaby do Europy należeć. Ale ja myślę, że to są elity, to są ci artyści, ci pisarze, których twórczość świadczy o ich europejskości. Ale do ludu rosyjskiego Europa nie dotarła. Był czas, kiedy ja tam co roku jeździłem. Ja tam nie widzę żadnej Europy. Jak oni mi mówią, że gdzieś tam na południu Uralu, na stepach kałmuckich jest Europa Wschodnia, to ja przepraszam, co tam jest europejskiego? Tam są stepy takie same jak w Kazachstanie, głęboko tam na wschodzie, w Mongolii, takie same są. I ludzie podobnie wyglądają, podobna gospodarka, podobny styl życia, zwyczaje. Tam nie ma Europy. Europa się kończy na Polsce. Polska zawsze była przed murzem Europy. Ja nigdy się nie zgodzę z tym, że Polska jest centralną Europą. Centralna Europa to jest niemiecka koncepcja po to, żeby to wszystko przyswoić sobie. No. Natomiast Rosja, jeśli chodzi o Rosję, to ja też nie wierzę w to, co pan mówi. No nie wiem, no wszystkie dane wskazują na to jednak, że Rosja swoje 5 minut miała i zmarnowała w postaci Związku Radzieckiego. Szkoda mi, bo dla nas to chyba dobrze. No tak. Ja po prostu ja myślę, że historia się po prostu potoczyła bardzo niekorzystnie i to dla Rosji bardziej może niż dla Polski. Polska teraz ma swoją szansę, natomiast Rosja chyba nie będzie miała. I jeżeli Rosja teraz polega na tym chyba, że ona będzie pozyskiwała dochody ze sprzedaży ropy, gazu, to na tym daleko nie zajedzie. Zauważcie, że państwa arabskie Zatoki Perskiej też mogłyby na tym budować, ale one już wiedzą, że to już jest końcówka tego. To się już kończy. Nie będzie można, więc może Putin, może Rosja dobrze robi, że w ostatniej chwili chce jeszcze maksymalnie to wykorzystać, bo już niedługo będzie na to popyt. Zmieni się gospodarka, zmieni się energetyka. No i cóż. Znaczy, bo dalej pan ucieka od tej odpowiedzi na pytanie, no co z Rosją? No, czy, no nie ma tu pustego miejsca. No, czy Rosja jest za potężnym krajem, który no, na pewno apetyty Rosji nie kończą się na Bogu. Tak. Nie kończą się. Nie kończą się. Ale skończą się. Ja jestem przekonany. Ja myślę, że jak ja byłem uczniem szkolnym, to wtedy modna była turystyka piesza i myśmy na rajdy chodzili z plecakami, gdzieś tam spaliśmy w wioskach, stodołach i wtedy śpiewaliśmy też przy ogniskach różne pieśni. Na przykład była jedna taka, że jak powiedział stary góral,
Polska będzie aż po Ural, za Uralem będą Chiny, was nie będzie, wy syny. Taka była pieśń, jedna zwrotka. Ja nie jestem za tym, żeby tak robić, żeby tak traktować Rosjan, absolutnie nie. Natomiast nie wierzę w rozwój gospodarki rosyjskiej. Od tego wszystko będzie zależało. Ja myślę, że Rosja jest, ma te ambicje, czy to może aspiracje takie mocarstwowe, no i traci na nich, natomiast gospodarka się nie rozwija, a dane statystyczne, które ja staram się pozyskiwać z rosyjskich źródeł, są sprzeczne. Bardzo sprzeczne są. Oni nie mówią prawdy, bo raz mówią na przykład, że... Kiedyś mówili prawdę? Aj, ale wie pan, co teraz jest? Teraz jest tak, że ja czytam w jednym rosyjskim źródle, że w Rosji mieszka 146 milionów ludzi, a drugie, bardzo wiarygodne rosyjskie źródło, mówi, że jest 98. Czy oni nie wiedzą, ile mają obywateli? I to nie jest pomyłka, że jedni uwzględniają Krym, a drudzy nie uwzględniają. To jest zupełnie co innego. I z danymi gospodarczymi jest to samo. Właściwie tam badać tego się nie bardzo da. Ale ci, którzy pojadą do Rosji i zobaczą, albo do nas przyjeżdżają Rosjanie, na przykład z Irkucka mamy takiego profesora, bardzo ciekawe rzeczy opowiada. I dlatego na podstawie tego wszystkiego ja mówię, nie wierzę, że Rosja naprawdę będzie mocarstwem. Ona teraz stara się szachować swoimi zbrojeniami, jak najbardziej, będzie to robić jeszcze długo, ale w końcu się załamie. W razie czego Trump lub jego następca zrobią to samo, co zrobił Reagan. I Rosja znowu tragicznie upadnie na kolana, tak jak Związek Radziecki. Nie dadzą rady. No, a w takim razie Indie? No, a przed Indiami świetlana przyszłość. Z tym, że znowu, byście państwo nie myśleli, że jakiś tam jestem fanem Indii. Nie, ja wiem, że Indie to też jest państwo policyjne. Może dzięki temu jest też prężne. No, ale to, co Chiny przeżywały, nie wiem, 20 lat temu, to teraz wchodzą w to Indie. No i przyszłość przed nimi, tym bardziej, że my wiemy o tym, że już od lat 50., krótko po uzyskaniu niepodległości przez Indie, tam no, była polityka państwa, która miała na celu rozwój gospodarczy i to tego nowoczesnego sektora. Tam powstawały sieć tak zwanych instytutów technologicznych, uczelnie państwowe, do których było bardzo trudno się dostać. I druga sieć instytutów ekonomicznych, też bardzo trudne studia, z tym, że co się działo potem z absolwentami. Większość z tych absolwentów po skończeniu studiów pracy nie miała w Indii, więc emigrowali gdzie? Do Ameryki. I są dzisiaj menadżerami albo są szefami w Google, w Dolinie Krzemowej, w tych firmach wszystkich. Tak, tak, no. Ale teraz nie, teraz już się to zmienia. Indie naprawdę, mamy nawet w PTG takiego współpracownika z Madrasu, no to on pisze do nas i do tej pory nie dał się namówić, żeby artykuł o tym napisać, może zrobi to, ale mówi o Benares, tym mieście tam położonym na zapleczu Madrasu. Madras teraz się Chennai nazywa, zmienili nazwę na indyjską. I no to, co tam się wyprawia, to jest tak zwany ich złoty trójkąt. Oni to tak nazwali, ale to jest obszar no, skoncentrowanego tego informatycznego przemysłu i tych usług, które też w Krakowie są, ale w bardzo małej skali w porównaniu tam z nimi, tych usług. Tak, tak, no. Mhm, tak, no, outsourcing. No.